Stało się. Znamy nowych mistrzów Polski w 2015 roku. Najlepszy zespół Dynamic Toruń, który cieszy się za naszymi plecami. Tego jego mościa już Państwo znają, jeżeli oglądają naszą transmisję od początku, czyli od 12. Dres reprezentacji Polski zobowiązuje Klaudiusz Hirsch, trener reprezentacji Polski Play Arena, z którym to zespołem pojedziesz, Klaudiusz, na finały Mistrzostw Europy do Chorwacji za półtora miesiąca. To już zaraz, a już od jutra zgrupowanie, prawda? Ale zanim o tym zgrupowaniu, no to szybciutko podsumujmy sobie to, co obejrzeliśmy, to, co mamy na świeżo. Czy wygrała Twoim zdaniem najlepsza drużyna, jeśli zespół wygrywa w ćwierćfinale różnicą 5 goli, jeśli w półfinale, chociaż po dogrywce 3 golami, no i jeśli tak rozgrywa finał, to chyba lepszych nie było. No bezapelacyjnie wygrała najlepsza drużyna, bardzo dobrze zorganizowana, z indywidualnościami, grająca widowiskowo. Myślę, że wszyscy zgodzą się z tym, że byli najlepsi w półfinałach bardzo mi się podobali wcześniej, tak? Dzisiaj potwierdzili swoją klasę, także wielkie gratulacje dla Dynamic Toruń. Czyli mówisz, że to jest taki dobrze zbilansowany zespół, taki dobrze też zbalansowana drużyna, właściwe proporcje między tym, jak atakować i jak bronić. No zdecydowanie, wygrali i tutaj bez dwóch zdań są najlepsi, są mistrzami, także mam nadzieję, że dalej będą się rozwijać. A jaki to był w ogóle turniej? Bo graliśmy od godziny 12, trzeba było mieć nieliche zdrowie, żeby to wytrzymać fizycznie i kondycyjnie. Widzieliśmy już po zawodnikach, nawet bramkarze czasami łapały ich kurcze, no to był długi dzień. No tak, wielki szacun dla wszystkich zawodników, bo to niezwykły wysiłek dzisiaj. Co do samego turnieju, no wspaniałe widowisko, fajne mecze, szczególnie te już od ćwierćfinałów, także dogrywka Turbo Play Arena, no super sprawa. No to dobrze, pewnie parę osób tutaj na trybunach, samych zawodników i pewnie tych oglądających, znajomych, krewnych i znajomych Królika, chciałoby wiedzieć, czy wpadły Ci w oczy, czy Wam wpadli, bo oglądaliście ten mecz razem ze swoim asystentem, czy wpadli Wam jacyś nowi gracze? Ktoś może liczyć na powołanie? Poza mną, ale to już sobie załatwimy poza anteną. To wiadomo. Oczywiście, 4 nowych zawodników zaprosiliśmy z tego turnieju na jutrzejszą konsultację, także nasza kadra się już powiększyła do 40 zawodników i jutro no, czeka nas ciekawa impreza kolejna. No to mam nadzieję, że masz boisko trochę większe niż Orlik, bo jak z tymi 40 chłopa wyjdziesz na murawę, to nie będą mieli miejsca. Jest w każdym razie w kim i z kogo wybierać kadrę na Mistrzostwa w Chorwacji? No to prawda. Myślę, że z tego grona jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę ciekawy zespół i jestem przekonany o tym, że jeśli będziemy przepracujemy ten okres, który będziemy mieli do dyspozycji. No, to medal zdobędziemy. No, będziemy się starać zdobyć ten medal. Okej, Klaudiusz, w takim razie my chodźmy już na środek boiska. Lada moment rozpocznie się ceremonia wręczenia nagród, tak indywidualnych, jak i drużynowych dla wszystkich medalistów. Razem ze mną był trener reprezentacji Polski, Klaudiusz Hirsch. Teraz jeszcze chwilka przerwy, trochę muzyki, ale naprawdę proszę nigdzie nie odchodzić sprzed ekranów, bo lada moment, za minutę, za dwie, za trzy rozpocznie się ceremonia wręczenia nagród dla najlepszych.